Endwy mordy moje, Hunter Base z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z PB, zajdzie ze mną Szymek! Ej, cześć stary, czemu ty mówisz na początku odcinka end? Przecież to jest początek dopiero, start! No bo to jest end, że po angielsku. No ale mogłeś, ale to czemu robisz end na samym początku? No mówię Endwy mordy moje, właśnie o to chodzi. Ale to nie ma sensu. Tak jakby w tłumaczu, to po polsku było bez tak. Bez sensu. I wy mordy moje! A nie, bo to brzmi jak end, jakby to był koniec świata już. Nieprawda, to tylko jest znak taki, że chcę pójść do endu bardzo mocno w Minecraft i to właśnie tylko tyle. Powinieneś jest. Mówić start, wy mordy moje. Dobrze, to ja w takim razie powiem następnym razem tak. Coś mi się nie wyszło. Coś mi też nie wyszło. No. To start, wy mordy moje, Hunter Bright z tej Gdzie strony. Gdzie jesteś, Hunter Bright? Naprzeciwko ciebie tam, o. Jedno dajesz na samą górę, jedno dajesz na samą górę tutaj, na samym środku. Trawkę. Aha, dobra, to jest mój błąd, dobra. Dem niżej. O mój Boże, jest dobrze, Szymek Kupyl zrobił budowlę. End, wy mordy, nie. No ja i co, ty... co widzisz? I widzisz, właśnie dlatego to jest, bo to jest chwytliwe. Dobra, wchodzimy w Guldiana i szukamy, patrzymy. I patrzymy. Ten zniszczony, Titan. O nie, Gil. Mój sąsiad. Sąsiad. Lubiłem tego sąsiada jak nigdy. Nigdy mi... To znaczy... Zawsze wiedział kiedy skończyć. Teraz skończył na samym początku. No właśnie, wiedział kiedy. Także dobrze wiedział, o co ci chodzi, nie? No. No to niezły sąsiad, muszę przyznać. Miły, dobra, teraz... miły. Ja bym też chciał mieć takich miłych sąsiadów. Tak. Ale nie mam takich miłych sąsiadów. Tu... Ej, zróbmy coś szalonego. Na przykład co? Ustalmy takie hasło, że będziemy wiedzieć, jak ktoś do nas podejdzie na meetupie i będzie akurat by oglądał ten odcinek, co? Dobra, że możemy, jak podejdziecie do nas i powiecie do nas na meetupie, co tam u sąsiada, to my wtedy będziemy wiedzieć, że obejrzycie ten odcinek. Tak, dokładnie. Ej, cześć, może być, może być. Ej, cześć, tak bym zapomniał do tamtego momentu i tak się zastanawiam, ej, o co chodzi, nie? Tak no potem, i my wtedy wam bo odpowiadamy... Bo cholery, ty ludzie się pytają, ty piszą do sobie podeszło, co ludzi interesuje i my wtedy odpowiadamy, zawsze wie, gdy skończyć. Co tam u sąsiada? Dobra. Dobra, to będzie dobre. Co tam u sąsiada, zawsze więc wie, więc pamiętajcie, meetup 9 września 2017, zapraszamy i podejdźcie Kraków, do nas. Kraków, Tauron Arena, wejście jest darmowe przede wszystkim, to jest bardzo fajne. Tak, i pamiętajcie o sąsiedzie. Znaczy nie bierzcie go na event, sąsiad... ale... Znaczy nie, no jeżeli jest spoko sąsiad, na przykład donate aby jakiegoś wysłał na żywo, to jak najbardziej, nie? Tak. Takiego sąsiada to jeszcze szanuję, ale... ale jak szanuję, to jest, nie szkaluję. Dokładnie, a jeżeli to jest wasz taki jakiś nieulubiony sąsiad, to też go weźcie, to mu... To... Chyba, że wie kiedy skończyć. Strzeli mu w ryja, czy coś tam. Tak. Szymek powiedział, że do klatki wejdzie z takim sąsiadem. A jak? Normalnie. Ej, to będzie spoko, stary. Ja już to czuję, a jak ktoś podejdzie, to serio szacun, lol. Jak ci idzie? Jak ktoś podejdzie? Ja zrobię. Jak ktoś podejdzie i tak powie, to wtedy szacun. Ja sobie skakankę zrobiłem z tego. O, tu w ogóle ktoś takie fajne, słodkie grzybki zrobił, takie drzewko. Gdzie? Tam w ogóle, o, tam komuś chyba śmigło w drugą stronę poleciało. Kolejny o, mój sąsiad, który wie kiedy skończyć. Znaczy ty już nie masz sąsiadów w sumie. To inny sąsiad, ale to są te dalsi sąsiadzi. To jest mój dalszy sąsiad, ty już nie masz sąsiadu, bo sąsiad jest obok. It's a mine... Aha. Mine Aplex, dokładnie. GTA Aplex. Może być też. Nie to, nie to, to. Dobra, teraz trafiłem. Tak. To dobrze, że trafiłeś. Tak, dobra. Teraz porobimy M-kę szybko. Jaki nosisz rozmiar koszulki? M-ka albo L-ka, zależy. A widzisz, czyli faktycznie tutaj... Są różne, wiesz, takie, które nam nie pasują. Kurczę, wiesz co, zrobiłem błąd, ale... O kurczę. Gdybym nie zrobił tego błędu, to bym zrobił przed tobą, bo... Ja też dwa razy zrobiłem błąd na początku, bo zacząłem od pomarańczowego, a nie od czarnego. Aha. Także no, ale tam gościu, ojejku, to jeden odpadł. Ojej, mój sąsiad znowu. Nie, zobacz człowieku, w ogóle wszyscy... Klątwa sąsiada. Ty w ogóle jakbyś normalnie nie, jakbyś się nie miał człowieku i tak każdy obok ciebie odchodzi po prostu. Najpierw z lewej, z drugiej. Nareszcie uciekliśmy, taka tajemnicza wyspa. No, człowieku, ale patrz, to każdy od ciebie. Najpierw po lewej stronie, potem po prawej, po lewej, po prawej. Teraz odpadł, to później jest twoja kolejna odpadnięcie. Nie, ja nie odpadam. Jak to? Normalnie. Bo trochę słabo zapamiętałem, co się tutaj działo, wiesz? Na tej wyspie.
Raczej nie pamiętam. Kwadratowa wyspa. Jakby nie pamiętam, gdzie miałem ustawić ostatniego marcepana. Marcepana? Lubisz marcepan? Właśnie, kurczę, gdzie stawiasz te kwiatuszki? To są gdzie położyłeś jednego? Jeden jest, jak jesteś przy tym karańcu tutaj, no. To jest dwa od lewej, trzy od tego. No tak średnio. Dobra, ale tak chyba nie odpadnę. Zobaczmy. Dobrze tego położyłeś? On coś źle tylko położył. Ten jeden, a ten tutaj musiałeś na górce dać. A nie, dwa położyłem źle. Położyłem, ten powinien być bardziej jeszcze taki. Jeden powinien być bliżej krawędzi. Na samym dole powinien być jeden, no trawidzę. Dwa są źle. Patrz, i znowu mój sąsiad odpadł, a teraz co? Teraz ten teraz odpadnie. Kolej na ciebie, albo... Tak. Kolejne. Jak ty mi miło życzysz, człowieku? A weź w ogóle. Weź w ogóle. Boże, Szymek, czemu ty jesteś taki agresywny względem mnie? A weź w ogóle. Co ja ci zrobiłem, Szymuś? Moja psiapsi kochana, co ja ci zrobiłem? Spokojnie, jeszcze... To wszystko przez to, że plotkujesz, a jak? Ja plotkuję! Ta. Ja plotkuję, Szymuś! A myślisz, że... O, pierwszy jestem w końcu, to no widzisz, bo mnie zagadałeś, powiedz mi, jak ja plotkuję na ciebie? A, bo wiesz... Rozmawiałem z innym moim psiapsiłem. Z twoją inną psiapsiłą rozmawiałeś? Tak, z YouTube'em. Tak. Co ty gadasz? I się mu żaliłeś, że niby ja na razie mam większe wyświetlenia, tak mówiłeś. Co ty mówisz? No, ja jestem taki spinacz o wyświetlenia. Tak, ty tak mówiłeś na pewno. Dobra, słuchaj, bo zostaliśmy w dwójkę. Jest nam jeszcze Melka 007 na arenie. Tak, która pisała Hunter, nagrywasz? Mogłeś napisać, że zależy, kto pyta. A nie. Ej, bo ja też wystawiłem. Jesteś niemiły w takim razie, co? Jestem, zgadza się, no i co z tego? Że to bardzo niemiło być niemiłym w dzisiejszym świecie. Będzie, Helka teraz będzie pisała, że jesteś niemiły i że jej nie napisałeś. A wiesz tym, że bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, jestem i tak złym youtuberem, także co ja będę się produkował? Nie, postaw. Ej, nie, jeden tylko, no. 3 sekundy zostały. Czemu no nie dobrze. Mogłem pokazać, że jestem silniejszy, lepszy i fajniejszy od ciebie? Jezus Maria. Przepraszam, ale przypomniałeś mi połowę komentarzy pod jednym moim filmem. Ta? Lepszy, fajniejszy, tak, dokładnie. Tak wyglądała połowa komentarzy pod jednym filmem. Ej, co się stało? Co się stało? Ej! No co? Zebrało mi jedną za źle. Musisz poklikać. Wiem, już czaiłem. Ej, kurde, nie zdążę tego zrobić. Oj. Dobra, mam. Ja jeszcze trochę czasu mi zostało, więc myślę, że zdążę, bo mi zostały tylko boki, wiesz? Mhm. I środek. To 2 na każdym rogu i 4 w środku. A ty dasz w środku? W środku 4 czarne, no. Trzeba. Bardzo dobrze. Teraz ja ciebie tak zastraszyłem. Mhm. O. Poczułem się zastraszony. Tak? Zobaczymy, kto szybciej zbuduje. Dobra. Ile lecimy rund w ogóle? Nie wiem, tak ze 100. Dobra, może być. Pasuje mi. Jak najbardziej. A to spoko. Nie, tak. Umówienie. No kurde, nie, no teraz to przegrałem, to kurde. A nie. Tyle samo, stary. Tyle samo sekund. No. Dobra, tutaj trzeba zapamiętać. Okej, okay, już zielony, zapomniałem. Żółty, niebieski i tutaj czerwony. A jak? A tak. Wygrałem. Nie tutaj. No nie, już nie masz szans, żeby przegrać. Ale 7 sekund różnicy było. Myślałem, że powiedziałeś, że nie masz szans, żeby wygrać. A jak? Tak właśnie mówiłem. Ile lecimy rund? 17? Mówiłeś 100, także lecimy. Aha, challenge. Bo robimy rekord. Tak, 100 rund challenge. Okej, okay, umówieni. Dobra, elegancko, bardzo się cieszę. Aha, wiem czemu. Cieszę się, że z tobą można się fajnie umówić, wiesz, że nie masz problemów z umówieniem no. się. Nie, bo są, ja na przykład znam taką osobę, która ma problem z umówieniem się. To jest Hunter Breed. Nie w życiu, ja jestem najbardziej ugodowym człowiekiem świata. Nieprawda. Hunter Brighton. O nie, tutaj trzeba szybko stawiać bloczki. Myślisz, że umiesz szybko stawiać bloczki? No zależy, kto pyta. Twój sąsiad. O nie, to jemu nie odpowiem. Nie lubię. W sumie teraz jesteśmy sąsiadami.
Takimi człowieku, sąsiad człowieku na chyba na Bluetootha jesteśmy, nie? No trochę ta. Ale jesteśmy, wiesz, w takiej dużej wiosce, która jakby co 10 metrów jest jakiś dom, wiesz? To jest no. Taka wiocha. Nie, no Szymek dobrze buduje, patrzcie, Szymek jest dobry. Nie, budowniczym. Bo mi teraz się trochę poklikało, wiesz, gdybym... O nie. O mój Boże. O nie, dobra, wszystko chyba zapamiętałem. Tutaj krówka, tam, tam. Dobra. Tu. Tu. Mhm. Tu. Albo nie tu. O nie, nie pamiętam, tu. Ej, gdzieś było jedno, gdzieś przeoczyłem jedno. Tak mi się wydaje. Nie wiem, gdzie była jedna, wiesz? Będę stawiał wszędzie, gdzie mogę, bo nie odwróciłem się. Nie wiem, jest! 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 Nie wiem, jest! Gdzie mogła być. Gdzie była ta? Tam daleko! Ja tam na pewno kładłem. No nie. 83%. Głupio. Jestem w wodzie, jeszcze nie widzę jakiś błąd, bo nie dał mi flaja. I głupie. Patrz! Hop! Oszukaństwo. Przepraszam, no. Ja słyszałem, że Hunter Bricht oszukuje. Oszukuje, no ja oszukuję. Oszukuje, jak nic. W życiu nie oszukałem nikogo, człowieku, jest to najuczciwszy. Tak? A na przykład tą krowa, krowa jest na pewno się szczuła oszukana. Dobra. Słuchajcie, będziemy kończyli ten odcinek, także oczywiście serdeczne arigato. Pomyliłem, jak coś miał być 100 rund, ale to liczyliśmy jak nagram w wszystkich naszych odcinkach tyle będzie. Dokładnie, dokładnie, także serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że macie was aligator nie zje. Nie, aligator nie zje, to ciebie nie, tylko to zje, napuszczę na ciebie. Dobra, okej. No, także to było tyle, pamiętajcie, z jakim hasłem podbijać do nas na meetupie i też żegnamy się z wami do następnego, trzymajcie się, start! Juhu!